No i mamy w końcu trzecią niedzielę Adwentu, nazywaną Niedzielą Radości, Niedziela Gaudete. Ja zawsze pamiętam, jako mały ministrant, to żeśmy czekali na tą niedzielę. Tak wszyscy mówili, Niedziela Radości, ksiądz zakłada różowy ornat. To tak zawsze coś innego, coś ciekawego. I to jest takie oryginalne i to jest taka piękna niedziela. Niedziela Radości, Niedziela Gaudete, w środku Adwentu, bo Pan jest blisko. To jest radość, która ma wynikać z tej bliskości Boga. W Ewangelii Jezus dzisiaj mówi błogosławiony, czyli szczęśliwy, szczęśliwy w Bogu, pełen radości. Jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Mimo różnego rodzaju życiowych okoliczności, mimo może zdrowia, które tracimy, mimo tego, że nas jacyś ludzie oszukają, zdradzą, zostawią. Błogosławiony jest ten, mówi Jezus, kto we mnie nie zwątpi, szczęśliwy. Kto ma pewność, że Bóg jest przy nim, że Bóg jest blisko. I to jest ta radość, to gaudete. Słyszymy w Ewangelii dzisiaj o Janie Chrzcicielu, który jest uwięziony i dochodzą do niego właśnie te wszystkie informacje o Jezusie, że tam uzdrawia, że leczy, że naucza, przepowiada i wysłał swoich jakichś tam wysłanników, aby się go zapytali, czy on jest tym, który miał przyjść, Mesjaszem zapowiadanym. I Jan dopytuje o Jezusa, poszukuje go, a Jezus mówi o Janie. Bardzo mówi takie dobre słowa o nim. Coście przyszli oglądać na pustyni, mówiąc o Janie Chrzcicielu, trzcinę kołyszącą się na wietrze. Coście przyszli zobaczyć człowieka w miękkie szaty ubranego, tacy to są w pałacach królewskich, mówi Jezus. Przyszliście proroka zobaczyć? Jezus mówi tak. Nawet więcej niż proroka. Wśród narodzonych z niewiast, mówi, nie ma większego od Jana Chrzciciela. Jan Chrzciciel, mimo tego, że był w więzieniu, nie zwątpił w Jezusa. Ciągle go poszukiwał. Wiedział, że ma go zapowiedzieć. Nie zwątpił. I Jezus mówi o Janie bardzo dobrze, bardzo ciepło, można powiedzieć. Chwali go. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. Jan Chrzciciel nie zwątpił w Jezusa. Jest więcej takich osób z Ewangelii, którzy poszukiwali Jezusa, przychodzili do Niego z wiarą, nie zwątpili. Na przykład Łotr na krzyżu. On też nie przyszedł do Jezusa. Ale w tym ostatnim momencie powiedział, z wiarą powiedział, jeśli przyjdziesz do swego królestwa, to wspomnij o mnie. Jezus mówi do tego Łotra, dziś ze mną będziesz w raju. Błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi, w moją miłość przebaczającą, uzdrawiającą. To jest ta radość. Ona tak naprawdę zależy od Ciebie, bo Bóg daje pełnię łaski. Tylko czy Ty nie wątpisz w Jego miłość, w Jego przebaczenie, w Jego uzdrowienie, które Ci daje? Pan jest blisko, jest przy Tobie, też przy tej całej biedzie Twojego życia. Ale kiedy jest ta bieda w Twoim życiu, nie powątpiewaj, ale z tą biedą przychodź do Jezusa.